Jesteśmy dzisiaj w Neoplanie. Ciszymy trochę. Jesteśmy w Neoplanie, starym Neoplanie. Jednym z nielicznych. Dwie sztuki się odstały jeżdżące Neoplanów. Neoplan, jak widzicie, ma deskę charakterystyczną. Ma już nieoryginalną kierownicę. Kierownica od Autosana. Chyba we flocie nigdy Autosana nie było. Autobus ze Szwecji został sprowadzony, nie wiem, czy ze Szwecji do Gdańska, czy jeszcze, on chyba jeździł w Gryfie jeszcze w międzyczasie, w Gdyni. Stąd też opis części przełączników w języku szwedzkim. Niestety to, albo stety, no, autobus ma swój urok, jest skomplikowany w obsłudze, jeżeli chodzi o przyciski, bo jak nie wiem, czy to widać na filmie, one kiedyś miały jakieś piktogramy, ale już ledwo co widać, co jak i gdzie. Postaram się szybko, pokrótce tutaj powiedzieć, co do czego służy. Opisany guzik od lewej retarder. Zobaczcie, tutaj nie ma przycisku do otwierania drzwi, są ze ślepki. O co chodzi? W ogóle może od tego zaczniemy. Jeżeli chodzi o Neoplana, drzwi otwieramy z lewej strony. Neoplanie, w tych starszych manach, tak? To są drzwi drugie, to są drzwi pierwsze. W tej drugiej sztuce, tego Neoplana, tu jest taki pstryczek. Góra-dół do pierwszych drzwi, przycisk do drugich drzwi. Elektryczne lusterka, niesprawne, tak? Pierwsze drzwi otwieramy, pach. Proszę bardzo, i mamy otwarte pierwsze drzwi. Drugie drzwi też bym pokazał, ale mam niestety awarię na trasie, stąd ten postój. A drugie drzwi postanowiło odmówić posłuszeństwa. To są przyciski od przyklęku, czyli ze szwedzkiego Nigding. Aby użyć przyklęku, musimy mieć otwarte drugie drzwi. Klikamy ten guziczek tutaj, autobus nam się złoży, tak, wyprostujemy, nam się rozłoży. Możemy też użyć funkcji takich, że mamy go cały czas włączonego, otworzymy drugie drzwi, będzie automatycznie nam klękał, po zamknięciu automatycznie się będzie prostował. Tak, w przeciwnym wypadku musimy używać tego guzika. Ja nie mogę, nie wiem, czy mam się bać, chłopak tutaj z mieczem biega. Dobra. To jest hamulec przystankowy, awaryjne zluźnienie. Nie wiem, jak go się używa, boję się dotykać, kręcić tą gruszką. To też nie mam pojęcia, co to jest. To jest autobus, gdzie jest wiele niewiadomych. Kolejne rzeczy. Odpalanie, gaszenie tu jest jak w starym Mercedesie. Stacyjka, zapłon, światła też jak w starym Mercedesie. Tu mamy światła przeciwdzielne, Gimbak News. Tutaj mamy światła awaryjne. To prawdopodobnie był hamulec przystankowy, tak nie mam, no takie umiejscowienie tego grzybka, natomiast on nie spełnia w tej chwili żadnej funkcji. Nie mam pojęcia, co to jest. Standardowo biegi. Teraz jeżeli chodzi o te tutaj przyciski, tak, flagged back, to jest wentylator dachowy na tyle wozu. Spiegel warme, spiegel to są lustra, czyli warme od warm, tak, ogrzewanie lusterek. Kolejne przyciski. Ten ważny, on jest opisany tutaj, tak? To jest piec ogólnie. Teraz to są dwa poziomy wentylatorów od lewej koło Webasta. Słychać, tak? Nie czuć w telefonie, ale tutaj wieje. To są wentylatory przednie, te kratki i szyby. On ma dwa poziomy. Na dole jest dwójka, to jest zero, to jest jedynka. Kolejne przyciski, to są wentylatory na wozie. Nie wiem, czy słychać. Autobus ma to do siebie, że niestety jest głośno w środku. A o dziwo, został dzisiaj przydzielony na brygadę, bo dzisiaj nie robię dodatku, robię brygadę na linii 283 i mam taki fajny wóz. Kolejny przycisk. Nobody knows. Nie dotykamy, bo jeszcze coś popsujemy. To było ogrzewanie fotela, które jest niesprawne. Kolejne przyciski. Na piktogramie jest tutaj ogrzewanie też jakieś dodatkowe, ale słyszę jakiś zawór w drugich drzwiach. Niebieski guzik to jest klima, tak? Słychać, nawet włączył się, wyłączył wentylator. Ten autobus ma klimę, słuchajcie. I tu się powinna zapalać kontrolka AC. 97. Kolejne guziki to jest teraz oświetlenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie. Włączenie szkoły. Szukam, nie. A to jest tak flag, czworak, plac. To jest wentylator kabiny. Tak, bell listening, to jest oświetlenie wnętrza, o tak jest, to jest oświetlenie, pierwszy poziom oświetlenia wnętrza. Tak, bell listening, to jest drugi poziom oświetlenia wnętrza. A jak włączymy oba na raz, to widzicie, mamy troszkę przyciemnione, tak? Potem mamy
forplatz, czyli miejsca kierowcy, oświetlenie. Tak. Potem mamy dim luz, to są światła, halogeny przednie, nie wiem czy widać jak one się zapalają i gasną, powinno być widać. Ostatnie expedition lamps, ponieważ jak kojarzycie, mają lampy dalekosiężne często samochody i autobusy, tak? W Szwecji, w związku z tym, że tam jest dużo terenu niezabudowanego, lasy, łosie i te sprawy, więc to jest włącznik i wyłącznik do tych takich szperaczy, tak? No autobus ich nie posiada. To jest przycisk od retardera, tak? W tej chwili jest na off, to jest pozycja on, tak? Czyli w tej chwili retarder przy hamowaniu będzie nam też działał, w tej chwili nie będzie. Ja osobiście w tych wozach nie używam retardera, bo z retarderem te hamulce są strasznie ciężkie do wyczucia i mocno szarpiące. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o starego Neoplana. A, jeszcze jedno. Tutaj jest taki dodatkowy zaworek, taki właśnie pokrętełko, jak grzejnik. Zobaczcie, skala od 1 do 5. Tutaj ustawiamy temperaturę, tak, grzania. No, zwykle ustawiamy po prostu na piątkę, taka pora roku i wtedy nam to grzeje, ile trzeba. Jeszcze myślę, bo jeszcze tutaj jest taki grzejniczek z lewej strony, którym to się przyciskiem włączało. To było na wozie. To był ten zawór. No, nie wiem, czy to nie jest ten guzik. Muszę zobaczyć. Teraz go wyłączę i zobaczę, czy ten piekarnik tutaj będzie dalej cieplutki. Dobra. Miłego w takim razie. Do zobaczenia na trasie.